lustro. Jego i twoje myśli, uczucia i zamiary. Oraz porady kart Tarota. Witam serdecznie wszystkich moich kochanych subskrybentów. Jest już ich prawie 3000. Oczywiście wszystkich nowych widzów zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Kliknij opcję subskrybuj z dzwoneczkiem u góry, a dostaniesz codzienne powiadomienia o darmowych wróżbach. Kochani, dziękuję za komentarze. Proszę o więcej komentarzy dla wymiany energii pomiędzy nami. Oczywiście te filmiki nie kręcę dla siebie, tylko dla Was. Więc pozostawcie mi komentarz, pozostawcie mi jedno słowo, jeden smajlik i cieszę się z tej wymiany energii. Proszę również o lajki, oczywiście z tym kciuczkiem w górę. Dziękuję serdecznie. Na wróżby indywidualne zapraszam Państwa poprzez mój e-mail loelia.orakel@gmail.com. Mój adres e-mailowy znajdą Państwo pod tym filmikiem i także w komentarzach. Zapraszam, ponieważ wróżby indywidualne dotyczą oczywiście Państwa indywidualnych spraw, problemów, zagadnień, w które możemy spojrzeć głębiej. Dzisiaj, kochani, lustro, czyli spójrzmy na Wasze wspólne myśli. Być może odnajdziemy w tym lustrze wspólne karty i zobaczymy, co Was łączy, jakie myśli, uczucia, zamiary Was łączą. Oczywiście tradycyjnie używam różnych talii, kart Lenormanda i Tarota, które kombinuję ze sobą, łączę. Zacznijmy, kochani, od strony prawej, którą jesteście Wy, czyli osoba pytająca. W niezależności, czy jesteście kobietą, czy mężczyzną, jesteście osobą pytającą, która tutaj zagląda na mój kanał, z czego się bardzo cieszę i pragnie przemyśleć lub rozwiązać problemy w związku. Wasza strona to strona prawa i Wy wyglądacie tak. Strona lewa to osoba, o którą pytacie, za którą tęsknicie, w której jesteście może zakochane, którą chcecie zobaczyć, o której myślicie nieustannie i pragniecie właśnie tutaj posegregować sobie jeszcze raz za pomocą wskazówek kart Wasze myśli. Osoba, o którą pytacie, wygląda tak, w zależności czy jest to mężczyzna czy kobieta, to nie gra żadnej roli, ponieważ chodzi tu o energię. Są rozmaite związki, kombinacje, więc to jest osoba, o którą pytacie. Zacznijmy, kochani, nasze czytanie. Wasze myśli. Wasze myśli są, by pójść w końcu w jakimś konkretnym kierunku. By coś się wydarzyło teraz, obecnie w Waszej relacji, by kierunek drogi Waszej wspólnej się wyjaśnił. Ponieważ stoicie na rozdrożu dróg, nie wiecie, w którą stronę pójść, nie wiecie, w którą stronę rozwinie się ta relacja. Kompas powinien Wam pokazać jeden konkretny kierunek wspólnej drogi, w którym powinniście podążać wspólnie razem. Chcecie Wy, jako osoba pytająca, romansu. Karta szósta Wielkich Arkan, kochankowie, mówi o pragnieniu, właśnie o rozmyślaniu, o pięknym, miłosnym doświadczeniu.
Nawet jeśli pragniecie romansu z tą osobą, po prostu flirtu, po prostu przyjaźni plus, czy stabilnego związku, ponieważ różne typy relacji istnieją, pragniecie zdecydować się, podjąć decyzję wreszcie właśnie, jeśli chodzi o tego mężczyznę, o ten związek, o ten romans, o ten flirt. Chcecie doświadczyć głębokiej miłości, chcecie oddać się tej osobie bezwarunkowo, chcecie jakby doświadczyć czegoś pięknego, romantycznego. Chcecie, by serce z sercem połączyło się w tej pięknej relacji, w tej miłosnej, pięknej, romantycznej relacji. Chcecie być może przeżyć oczywiście coś głębszego również, nie powierzchownego. Osoby, które chcą tylko flirtu i romansu, też chcieliby, by się to rozwinęło tutaj, myślą o tym, by rozwinęło się to w jakimś dobrym kierunku. Natomiast wszystkie osoby, które szukają głębszego partnerstwa, prawdziwej miłości, wielkiej, romantycznej miłości, również myślą intensywnie o tym, by tutaj sprawy między Wami rozwinęły się dobrze, pozytywnie, konkretnie. Tutaj ta karta mówi o tym, że rozmyślacie, o tym macie chęć na miłość, na doświadczenia miłosne, seksualne. Chcecie podjąć jakąś konkretną decyzję i chcecie tą decyzję podjąć z głębi serca, czyli pod wpływem emocji, uczuć. Ta karta mówi również o tym, że w przeciągu 6 godzin, 6 dni, 6 tygodni, 6 miesięcy powinno się coś między Wami pięknego, romantycznego, miłosnego, seksualnego rozwinąć. I o tym myślicie, tego pragniecie Wy, jako osoba pytająca. Jakie myśli ma Wasz partner, partnerka, o której wspominacie, o której myślicie, Wasza osoba kochana? Karta blokad, obciążeń, balastów, ciężkiej drogi, mozolnej pracy nad związkiem. Tutaj są blokady, obciążenia, które ma partner na poziomie głowy, co nie pozwala mu właśnie z Wami się kontaktować, spotykać, co obciąża go, przeszkadza, zawadza jakby tutaj w płynnych relacjach między Wami, kontaktach czy miłosnych, seksualnych, czy spotkaniach romantycznych. Karta numer 21 z Lenormanda mówi o takich znakach zodiaku jak panna, koziorożec lub byk. To jest ta karta znaczy przedstawia te osoby, więc tutaj chodzi o żywioł ziemi. Jeśli macie do czynienia z taką osobą, z takim partnerem, którego kochacie, myślicie o nim, to właśnie jest karta tej osoby. Czyli tutaj mamy rzeczywiście żywioł ziemi, jednak blokady. Blokady ogromne, potężne, które nie pozwalają posunąć się tej osobie dalej w Waszej relacji. Być może nawet lęki, jakieś przeszkody, jakieś kamienie, jak to się mówi, na drodze, które tutaj przeciążają tą osobę i powodują również dużo opóźnień w działaniu jego. Frustracja, zadania, które są nie do pokonania, ciężkie, skomplikowane, właśnie jakieś ciężkie tutaj obciążające go wyzwania. Daleka droga jakby do rozwinięcia się pięknej relacji. Tutaj tak jakby partner mówił również o tym, że jest jeszcze niedoświadczony, popełnia dużo błędów, musi się doszkolić, doinformować, musi się uczyć na swoich błędach. Być może jest ten partner, osoba, o której myślicie, osobą młodszą od Was, być może jednak jeśli jest rówieśnikiem lub starszą osobą, nie znaczy to, że jest osobą dobrze
doświadczoną. Jest być może osobą bez wielkiego doświadczenia, umiejętności, jeśli chodzi o zbudowanie trwałej relacji. I tutaj ma dużo jeszcze problemów, które chce sam tutaj rozwiązać, doszkolić się, doinformować. Jakby nie ma jeszcze też pomysłu, jak lepiej rozwinąć tą relację. Czeka na jasność umysłu, czeka na jakiś taki impuls, który mu da tą ideę, czyli ten pomysł, jak on ma pójść dalej i rozwinąć tą relację. Na razie jest zablokowany, nie wie co zrobić, nie wierzy w siebie, uważa, że jest jeszcze niedoświadczony, za młody, niedojrzały. Być może jest niedojrzały emocjonalnie, by zbudować coś pięknego, trwałego, romantycznego. Takie myśli ma Wasz partner. Teraz przejdźmy tutaj w czakrę serca, czyli na poziom serca, emocjonalny, uczuciowy. To, co Wy myślicie, kochani, chcielibyście uleczyć kontakt z tą osobą, o której Wy myślicie, z osobą Wam kochaną. Presja czasu, nerwowość, jest jakby najwyższy czas już w końcu, by uleczyć, wyleczyć Waszą relację, zacząć coś na nowo. Dla mniejszej liczby tutaj Was, czyli moich widzów, jest też chęć, pragnienie dziecka, czyli być może nawet tutaj w dosłownym tego słowa znaczeniu któraś część widzów pragnie mieć dziecko, potomstwo, zajść w ciążę właśnie z tą kochaną, ukochaną Waszą osobą. Dla wszystkich tych, którzy tylko patrzą nie na chęć zajścia w ciążę czy dziecka, ale na pogodzenie się, wyjaśnienie, wyklarowanie spraw, właśnie tutaj jest pewna nerwowość, ponieważ czas mija i Wy nie macie klarowności. Chcielibyście, by jakby czas tutaj uleczył wszystko Wasze rany, byście rozwinęli dobrze Wasze kontakty. Osiem monet mówi o tym, że jest na pewno chęć w Was uleczenia tego związku emocjonalnie i jesteście gotowi też na ciężką pracę nad tym związkiem. Chcecie nowy start, nową szansę i chcecie zbudować coś, pragniecie naprawić ten związek poprzez ciężką pracę nad tym związkiem, polepszeniu tego związku, szryt, czyli step by step, czyli krok w krok, jakby wyleczyć, uleczyć, polepszyć sytuację w tym związku, uleczyć wszystkie problemy i jakby spróbować nowego etapu, tak, w tym związku. I na to jesteście przygotowani. Tego chcecie, pragniecie emocjonalnie, uczuciowo, chcecie być zaangażowani nadal. I tutaj jest właśnie to, że musicie na nowo spojrzeć jeszcze raz na ten związek. Wy chcecie tego, chcecie zbudowania czegoś stabilnego i wiecie, że tylko to można zbudować ciężką, wytrwałą pracą nad związkiem. Co myśli w sercu Wasz partner, o którym myślicie? Partner zastanawia się, szuka rozwiązania, szuka drogi rozwiązania. Tutaj jest pokazana karta pustelnika, karta dziewiąta wielkich arkan, czyli tak jakby w samotności Wasz partner myśli tutaj o swoich uczuciach, o tym, co by chciał, jak znaleźć dobre rozwiązanie, byście pogodzili się, byście mieli znowu dobre relacje, spotkania. Myśli tutaj o rozwiązaniu właśnie Waszych problemów. Pragnie również nowego początku, karta dziecka. I to, kochani, macie tutaj wspólnie. Wy w sercu, w środku swojego serca i partner na tej samej identycznej pozycji, w środku swojego serca, ma kartę numer 13. Karta numer 13 mówi o dziecku, o wyleczeniu wszystkich ciężkich Waszych problemów. I o tym myśli tutaj pustelnik w samotności, jako single, właśnie jak zacząć z Wami jeszcze raz. Wy też o tym myślicie, więc to Was łączy. Pragniecie tak naprawdę nowego początku, pragniecie nowej szansy, wyleczenia wszystkich jakichś starych problemów, balastów. Tęcza mówi tutaj o czymś, co ma się na nowo narodzić, ulepszyć, polepszyć, wyzdrowić. Również dla mniejszej części z Was, oczywiście partner i partnerka, czyli osoba pytająca i osoba, którą pytacie, myślicie o potomstwie, o dziecku, mieliście takie plany, chcecie nadal te plany zrealizować.
Tutaj jednak partner uczuciowo jest na jakimś bezdrożu, jeszcze nie podjął decyzji. Stoi, nie wie, zastanawia się, myśli o dwóch opcjach lub więcej opcji alternatywnych, które tutaj ma. Pójść w inną stronę, zostawić to wszystko, co go obciąża, ponieważ blokady w jego głowie są ogromne, czy pójść właśnie jeszcze raz w Waszą stronę i zacząć jeszcze raz wszystko od nowa, od zera, w lepszym tutaj być może jakimś, w lepszej energii, tak? Ma tutaj jeszcze niezdecydowane plany. Uczuciowo jest, tak jak mówiłam, na rozdrożu i zastanawia się, chce podjąć decyzję, ale na razie właśnie te blokady, które widzieliśmy w jego głowie, przeszkadzają mu, by podjąć tą decyzję szybko. Karta ta mówi jednak o tym, że jest teraz on uczuciowo, emocjonalnie zaangażowany w szukaniu rozwiązań i chce podjąć tą decyzję, jednak się waha. Jakie są zamiary Wasze i partnera, kochani? Wasze zamiary do partnera jest szukać pozytywnego rozwoju, dobrych tutaj rozwiązań właśnie między Wami, wszystkie chmury, problemy, które Was tutaj rozłączyły, utrudniły tą relację, chcecie, by się tutaj wyjaśniły, rozjaśniły, wyklarowały, by nadeszło znowu słońce, czyli lepszy czas w Waszym związku. Tutaj jest jednak cięcie, czyli jest cięcie kontaktów, nie macie spotkań, nie macie żadnej komunikacji ze sobą, być może nawet jesteście zablokowani na SMS-ie, czy tam na WhatsAppie, czy na Messengerze, na Facebooku, czyli tutaj ten dobry rozwój spraw, który Wy macie w planie, jest jakby tutaj przerwany, lecz w jesieni, jesienią może wydarzyć się coś ważnego, może sytuacja się znów wyklarować. Jesienią może ta kosa, czyli to ten przerwany kontakt, przerwane spotkania, przerwane regularne widzenia się, pisania, może to przejść właśnie jesienią do przeszłości, ponieważ na razie jest tutaj cięcie, czyli blokady w kontaktach, które utrudniają realizację Waszych planów. Również karty Tarota pokazały nam 9 mieczy. 9 mieczy to jest smutek, Wasz smutek i Wasze jakby myśli smutne, negatywne. Też jakieś być może wyrzuty sumienia, że coś poszło źle, że popełniliście jakieś błędy. Czujecie się samotni, porzuceni, jesteście nerwowi, macie, jak to się mówi, miłosny ból po stracie właśnie partnera, znaczy w kryzysie, tak? No i tutaj macie również troski i rezygnację. Rezygnację, jesteście zmęczeni tym, macie też lęki, macie, nie możecie spać być może dobrze, myślicie intensywnie, co z tą miłością. Także tutaj, kochani, macie po prostu troski i zwątpienia. Także z tego należałoby wyjść. Tutaj karta mówi ta o 9 godzinach takiego stanu smutku, więc należałoby szybciutko wyjść z tego stanu, o czym też tutaj sugeruje kosa, zakończyć ten stan, kochani, zakończyć ten smutek i negatywne myśli, brak szansy na przyszłość, ponieważ to blokuje Wasze szczęście, czyli należy to skosić, przerwać, zakończyć i należy tutaj działać. I karta na spodzie Tarota mówi tutaj o działaniu, o aktywności, energii, witalności, namiętności, dużym popędzie seksualnym. Rycerz Buław mówi o akcji, czyli wyjściu z tego stanu smutku, negacji, złych energii negatywnych, żalu, rozpaczań i wejść w energię właśnie aktywności, witalności, działania. Czyli szybkie działanie, akcja, zmiany, tutaj ryzyko też podjęte, by naprawić tą relację,
przygoda, chęć przygody, chęć pozytywne myśli na rozwinięcie się czegoś pozytywnego, również namiętność, seksualność, czyli to też jest ważne w Waszym związku, w Waszej relacji. I te uczucia gorące, namiętne powinny, kochani, przyjść. Tutaj, jeśli chodzi o zamiary i plany Waszej osoby ukochanej, Waszego partnera, o którego pytacie, tutaj partner ma chęć spotkania. Zamiary jego są stabilne, rzetelne. Chciałby spróbować z Wami jeszcze raz jakiegoś stabilnego związku, stabilnej relacji. Chodzi tutaj również o wierność, o to, że on nie chce puścić Was, nie chce zapomnieć, zostawić Was. Jesteście dla niego tak jakby kotwicą, czyli ostoją, przystanią. I on właśnie to bardzo szanuje, respektuje i trzyma się tego kurczowo. Chciałby jeszcze raz, by doszło do spotkania między Wami. Spotkania w sensie dosłownym, nie wiem, w jakimś miejscu publicznym lub spotkania oczywiście, jeśli chodzi o pisanie ze sobą, telefonowanie ze sobą, spotkanie przez internet, zobaczenie się nawet w kamerce. Spotkanie jest oczywiście również spotkanie face to face przez internet. Chęć zbudowania właśnie prywatnego związku, stabilnego, rzetelnego, chęć spotkania się, randki, rozmowy, kontaktów. Tutaj ma takie zamiary w stosunku do Was partner. Myśli, tak jak tu już było, karta pustelnika mówi też o intelekcie i tutaj również potwierdza to król mieczy. Król mieczy być może jest osobą zimną, wyrachowaną, oziębłą wręcz, ale jest to osoba intelektualista. Jego mądrość, przemyśliwanie spraw, dobre plany, działania, pewność siebie, właśnie tutaj w tej energii jest Wasza osoba ukochana. Myśli, chce przemyśleć właśnie, jakie są jego następne kroki w stosunku do Was. Chce bez emocji, bez uczuć, na razie na zimno, racjonalnie, właśnie wpaść na jakiś pomysł, jak uratować ten związek, ponieważ jest to związek dla niego ważny i powtórzę, jesteście dla niego przystanią. Tutaj ta karta u partnera mówi również o tym, że być może jesteście dla siebie przeznaczeniem. On wierzy w to, że jesteście dla niego ważną partnerką, partnerem, ważną osobą, na którą warto poczekać, zapracować, o którą warto zawalczyć. Jest to dla niego istotne, by ten związek właśnie jeszcze raz miał jakąś szansę. Być może jesteście osobą mu przeznaczoną, w to wierzy Wasz partner. Być może jesteście karmą, jesteście jakąś zagadką do rozwiązania, jakimś egzaminem, jakimś zadaniem, którego on się musi nauczyć. Także tutaj coś ważnego, co dla niego jest istotne, chce on naprawić, chce wrócić, chce się zobaczyć, spotkać, komunikować. Także on, kochani, tutaj karta Tarota też mówi o tym, że on cierpi. On cierpi na razie przez to przerwanie spotkań, przez tą rozłąkę, przez to, że nie macie w ogóle ze sobą ani pisemnego, ani realnego kontaktu telefonicznego, czy właśnie spotkań. Tutaj on, nie wiem, no cierpi, ból serca, rozpacz, niesamowite rozczarowanie i smutek. Tutaj coś takiego mi się pokazuje u niego, absolutne cierpienie, kochani. Zobaczmy jeszcze karty oraklu miłosnego. Co pokażą karty oraklu miłosnego? Co jest ważne w tym związku? True love, czyli wierna miłość. This is the romance of a lifetime, czyli to jest romans Twojego życia. To jest miłość Twojego życia. To jest bardzo ważny związek. Wierna miłość. Kochani, tą kartę widzieliście? Nie wyciągnęłam, tylko wypadła mi ta karta. Wierna miłość Was łączy. On to czuje i Ty to czujesz. Dlatego
jest to bardzo coś ważnego między Wami, co należy jeszcze ratować i czemu należy dać następną szansę, kochani. Położę tą kartę tutaj, byście widzieli. Wierna miłość. Zobaczmy jeszcze, jakie energie są ważne. Jakie energie są ważne dla tej relacji? Powiedzcie, karty, jakie energie są ważne dla tej relacji? Powiedzcie, karty, jakie energie są ważne dla tej relacji? Powiedzcie, karty, jakie energie są ważne dla tej relacji? Pierwsza czakra do oczyszczenia. First chakra, czyli wurcel czakra, to jest karta podstawy do oczyszczenia, kochani. Karta podstawy to jest karta pierwsza. Od niej się wszystko zaczyna. Karta podstawy położona jest u podstawy kręgosłupa i jeśli ona jest zamknięta, jesteście niezadowoleni ze swojej obecnej pracy i zarobków, ze swojej egzystencji. Niezależnie od tego, jak ciężko pracujecie, ciągle się martwicie o jutro, ciągle macie lęki egzystencjonalne. Czakra podstawy jest ważna, ponieważ odpowiedzialna jest ona za instynkt przetrwania i podejście do Waszych spraw finansowych, czyli Wasza egzystencja. Dlaczego wypadła mi ta karta? Być może jest tutaj u Was jedna z osób, która ma zachwianą właśnie tą czakrę podstawy, boi się o własną egzystencję, boi się o finanse, boi się o przyszłość, boi się o rozwój właśnie przyszłości. Dlatego ta osoba walczy być może o swoje sprawy zawodowe, o finanse i zaniedbuje przez to tą relację. Dlatego ważne jest, by oczyścić, najlepiej zróbcie to oboje, czakrę podstawy. To jest tak jakby czakra, która jest korzeniem Waszym, tak? Która daje Wam stabilność, bezpieczeństwo egzystencjonalne. I jeśli ta czakra jest zachwiana, nie możecie się skupić oczywiście, czy być wolnym dla relacji, dla miłości, ponieważ ciągle walczycie o swój byt egzystencjonalny. I tutaj mam takie uczucie, wrażenie, taką energię, że właśnie karty chcą na to zwrócić uwagę, ponieważ jedna osoba ciągle musi być może z Was ciężko pracować, poświęcać się pracy, jest być może tym zmęczona, jest być może tym wyczerpana, ma lęki egzystencjonalne, musi walczyć o każdy pieniądz i to być może blokuje właśnie tutaj te sprawy relacji, miłości, emocjonalne i tak dalej. Także zastanówcie się, czy jest ten problem rzeczywiście w Waszym związku. Jeśli chodzi o tą czakrę na poziomie emocji, oczywiście chodzi też o stabilność związku, ponieważ czakra podstawy mówi również o stabilności, którą potrzebujecie dla pewności właśnie działania dalszego w tej relacji. Potrzebujecie oboje bezpieczeństwa, stabilności, obopólnej, długotrwałego związku, który da Wam przede wszystkim bezpieczeństwo emocjonalne, uczuciowe. Także tutaj jest jakiś taki problem, który należy przemyśleć, więc jakieś takie tutaj lapidarne, jak to się mówi, powierzchowne związki być może nie satysfakcjonują jedną z Was, jednego z Was, i pragniecie tak naprawdę stabilności, stabilnego związku. I tutaj to być może jest dylematem w tej relacji, ponieważ karta nam pokazała się właśnie ta. Także przemyślcie sobie to, napiszcie mi w komentarzach, czy to z Wami rezonuje, kochani. Jeszcze zobaczmy na koniec orakel miłości, czyli tutaj karty właśnie te płynące z serca, tak? Czyli przekazy płynące z serca, co partner Wam chce powiedzieć. Okej, ups, nawet trzy karty mi wypadły, czyli chcą coś nam przekazać. Zobaczmy, kochani. Balans.
Balance, eine richtig gute Beziehung bietet Halt und Herausforderung zugleich. Czyli balans, Jinjan. Tutaj mamy nawet symbol, widzicie, Jinjan, czyli energia męska i żeńska w balansie, w harmonii, w równowadze. I że karta ta mówi również, że prawdziwa relacja potrzebuje stabilności i również wyzwań jednocześnie, tak? Czyli stabilności, kochani, no zobaczmy, zobaczmy, karta innej talii pokazała nam czakrę podstawy. Tu chodzi o stabilność związku, stabilność egzystencjonalną, stabilność finansową, zawodową, stabilność uczuciową. I tutaj mamy również tą kartę z zupełnie innej serii, która mówi właśnie o balansie w relacji, o tym, że potrzebne są właśnie te elementy, jak taka stabilność, solidność związku i równocześnie wyzwania w związku, czyli wyzwania, by pokonywać jakieś przeszkody, by uczyć się właśnie, co jest ważne. Druga karta, która mi wypadła, to Überfülle, pełnia. Eine große Liebe steht vor der Tür, lass sie herein. Ok, czyli pełnia, przepełnienie, pełność tych uczuć, myśli, emocji, że wielka miłość stoi przed Twoimi drzwiami, wpuść ją do środka, czyli wpuść miłość do Twojego serca, otwórz serce, wpuść tą wielką miłość, która stoi przed drzwiami Twojego serca do środka, daj jej się rozwinąć, daj jej rozkwitnąć i przeżyj tą pełnię emocji, uczuć, miłości, romantyzmu. Piękna karta, zobaczcie te kolory, piękny fiolet, róż, słońce, przepiękne karty, tęcza, która uzdrawia Wasze uczucia, uzdrawia Waszą miłość. Następną kartą, która wypadła, jest Verspieltheit, czyli figlarność, zabawa, lekkość. Lachen ist die beste Therapie auf Erden. Vergnügt euch miteinander. Vergesst nicht, Liebe ist die beste Heiler. Liebe ist der beste Heiler. Liebe, czyli miłość, jest najlepszym uzdrowicielem. Vergesst nicht, nie zapomnij o tym, nie zapomnijcie wszyscy wy o czym, że miłość jest najlepszym uzdrowicielem. Również uśmiech, śmiech, tak? Śmianie się, śmiech jest najlepszą terapią na ziemi. Cieszcie się ze sobą, jakby delektujcie się ze sobą, figlujcie, bawcie się ze sobą. Czyli ta karta mówi o takiej lekkości, o zabawie, o szczęściu, poprzez śmiech, poprzez miłość, uczucia miłosne, które są lekkie. Zapomnijcie o wszystkich problemach, troskach i obciążeniach, balastach. Cieszcie się, bądźcie w miłości spontaniczni, figlarni, zabawni. To jest ważne, to są wskazówki dzisiejsze dla Was, kochani. To są drogowskazy, to są impulsy, inspiracje, kart do przemyślenia, by w Waszej relacji coś się naprawiło, wyleczyło, polepszyło. Tego Wam życzę. Niech się spełnia. Niech się dzieje. Niech się naprawia. Niech się spełni ta wróżba. Życzę Wam pozytywnego rozwoju spraw miłosnych, szczęścia, miłości, emocji pięknych, romantycznych. Tego życzę wszystkim, Wam i również sobie. Do usłyszenia, kochani. Proszę o komentarze, subskrypcje, lajki. Dziękuję Wam, że jesteście. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia już wkrótce.